Tryb hide and seek to jest coś, co mi przeszło obok nosa, czyli zabawa wchowanego w Forzie Horizon 5. No, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądać. Ani razu jeszcze nie grałem. Zrobiłem sobie playlistę festiwalową prawie całą, ale tutaj jest do zagrania ten tryb i no jeszcze go nie próbowałem, bo chciałem spróbować razem z wami. To jest pierwszy raz, kiedy w ogóle mam to do odpalenia. No i pewnie będę grał słabo. Okej, wiem, że są dwie opcje. Albo jesteś tym, który ściga, czyli jesteś w tej ekipie pięciu osób, albo jesteś tym jednym gościem, który ma uciekać. I ten gościu, który może uciekać, ma też dostępne power-upy polegające na tym, że może chyba zniknąć i coś tam jeszcze innego zrobić. Ale z czasem, kiedy cały ten mecz trwa, zasady się trochę zacieśniają, ci, którzy cię ścigają, mogą cię łatwiej wykryć i tak dalej, i tak dalej. No i koniec końców okazuje się, że twoja pętla na szyi szybciej się zaciska, wobec czego musisz szybciej dojechać na metę, na końcowy punkt przed wszystkimi, którzy cię ścigają. Przynajmniej tak to sobie zapamiętałem, jak robiłem odcinek o tym trybie taki zapowiadający, no ale widziałem to tylko wtedy na zwiastunie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce, ile osób aktualnie w ten tryb gra, bo też jestem ciekawy. Pytałem się was o ten tryb na live ostatnio, pisaliście, że no jest sporo toksycznych graczy i nie do końca gra się fajnie. Także jestem od razu z góry nastawiony tak nie do końca dobrze do tego trybu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Dobrze, Seeker, czyli ten, który będzie szukał. Ja sobie wezmę może Land Cruisera. Będę po prostu... O, mogę wybrać kolor, super. Bardzo fajnie. Czyli nie tylko wybieram sobie samochód, ale też... Seeker, find hider. Find locate hider. Radar narrow far away. This closer you get. Okej. I będziemy robić w mieście. Use a ping to... Okej, tylko nie wiem, pod którym przyciskiem jest to pingowanie. Więc będę musiał to ogarnąć. Okej, mam fajną terenówkę. Jasne, dobrze. Czyli mamy kompas. To jest taki jakby radar, gdzie mamy się udać, żeby dojechać do gościa, którego mamy złapać. Coś tak mi się wydaje, czy gdybym był nim, to bym wyjechał poza miasto i jeździł dookoła miasta. Miasto to jest w ogóle najlepsze miejsce do ukrycia się, bo tutaj nie można sobie od tak po prostu na przełaj przejechać. Okej, wygląda na to, że się do niego zbliżam. Inni gracze pojechali w ogóle kompletnie w inne miejsce, to jest ciekawe. O, Aladdin dołączył do mnie, siemaneczko. Dobrze, i sobie pojechał gdzieś w prawo, tak? Wydaje mi się, że nie jest on w mieście, tylko gdzieś właśnie na obrzeżach. Przynajmniej tak radar mi teraz mówi. Dlaczego tam te typy szukają go w mieście? To jest ciekawe. Okej, ziomek jest gdzieś w pobliżu, trochę się oddala. Dobrze. Ciekawe, czy on widzi mnie, gdzie ja jestem. O, teraz się mocno oddalił, bo się ten radar już zmienił dosyć. Okej, no to jedźmy na full gazu, on pewnie... O, widzę go. Widzę jego auto i teraz musimy co? On może zniknąć, więc... Mamy go, okej, dobra. Czyli w ten sposób się pinguje, myślałem, że trzeba go jakoś... Ojej, myślałem, że trzeba go jakoś samochodem namierzyć. No to jakiś, zdaje się, słaby gracz jest. Czy on jest teraz niewidoczny? Tak, ale ja go widzę tak jakby. Znaczy, on chyba włączył niewidoka i może mi oczywiście zniknąć. Ale uwaga. Okej, okay, detection. Czyli teraz muszę jechać blisko niego. Zobaczcie, że nad jego... Znaczy, wy już to pewnie wiecie, ale nad jego samochodem nie pojawia się żaden nickname, żadna strzałka, ani nic takiego. W ogóle czemu ci wszyscy gracze jeżdżą gdzieś tam w mieście? Nie patrzyli w ogóle na ten radar, czy jak? Bo no dziwne to jest. No zobaczcie, oni tam cały czas w mieście gdzieś się kręcą. Dziwna sprawa, nie? Dobrze, że wziąłem jakieś terenowe auto, bo tak się akurat złożyło, że jeździmy po terenach. Okej, okay, czy uda się go gdzieś przygwoździć? No gdyby był w mieście, to bym go o ścianę przygwoździł, ale tu nie ma gdzie. O! Aha, on użył Chase Breakera jakiegoś. Zwolnił mi auto. I teraz schował się chyba gdzieś za tą górą. Ale co te typy robią tam w mieście? Czemu oni mi nie pomagają? Zostało 5 sekund. No, faktycznie mocny ma te power-upy, trzeba przyznać. Gdybym był nim, to bym pojechał sobie gdzieś tutaj za górą i skręcił w prawo od razu. Ale on wybrał inną taktykę.
Wygląda na to, że pojechał tutaj. Podoba mi się ten tryb, ale trochę sobie nie wyobrażam grać na kierownicy, bo na padzie jest super, bo możemy, no bo tu musimy się szybko oglądać na lewo i prawo, prawda? Ale no na kierownicy nie będę w stanie czegoś takiego zrobić, nie ma opcji. Okej, strzelam, że on będzie gdzieś tutaj. Ja bym się tu ukrył, gdybym był nim. Jest. Okej. Zapchnął mi. O, okej. Zwolnił mnie, a sam gdzieś zniknął. To ciekawe. No, dobrze to rozegrał. Ale na początku słabo grał, nie? To już ma jakąś lepszą taktykę. Ledwo co się mogę ruszać samochodem w tym momencie. Strasznie mocne ma te moce. Gościu. No dobra, no to szacuję, że on może być gdzieś tam w pobliżu. Spider ping is over. Ok, czyli mamy dostępne pingowanie. O, teraz się znacznie oddalił. Czyli on teraz progresuje na 25%. O. Moje autko! O nie. Uuu, pojechał do tej zony już. Czyli tutaj chciał mnie jakby spowolnić. Dobra, to ja sobie pojadę tutaj. I spróbujemy go przechwycić gdzieś tam w pobliżu może tej mety. Chociaż to jest chyba tak, że on wystarczy, że dojedzie tą metę i po prostu wygra, nie? To teraz jest tak jakby wyścig z czasem. O, i wraz jak on sobie już raz napełni ten pasek, to ten pasek może spaść po czasie, rozumiem. Dobrze. No to trzeba przyznać, że Heider, czyli ten, który ucieka, ma no sporą przewagę. Mi się trafili akurat gracze może nie bardzo rozgarnięci, bo w tym momencie zostało z mojej drużyny chyba tylko dwie osoby, łącznie ze mną trzy, więc no kiepsko to wygląda. Już tu chyba gdzieś jest, nie? Widzę go. Okej, Chase Breaker. Czy on tu na nas czekał? Tak, on tu czekał na wszystkich, żeby się pokazać i Breakera użył na końcu. No to powiem ci, no dużo ma przewagę ten końcowy gracz, aż ten gracz, którego się ściga. I teraz, i to już jest po meczu? Nie będzie jakby drugiej rundy, czy... Aha, rozumiem, czyli to jest taki po prostu szybki meczyk. Spoko, ukończyłem to. No, liczyłem na to, że będzie na przykład, że będą jakieś trzy rundy tego poszukiwacza, bo wyszukanie tego meczu trochę zajęło czasu, nie? Tak, musiałem czekać z dobre dwie minuty, a sam mecz, no, ja akurat trafiłem, miałem takie słabe rozdanie, no ale ciekawie to wygląda, muszę się jeszcze przyzwyczaić, może fajniej będzie, jeśli to ja będę uciekał. Okej, mamy tutaj ten tryb i tutaj mamy 1 na 1. Dobra, to jest chyba jakby wstęp do tego. To jest 5 na 1, nie 1 na 1, okej. Hide and seek XP, okej, tutaj możemy sobie XP'ć konkretnie pod ten tryb. Ja pierniczę, po dwóch miesiącach? Ja nie mam co tutaj szukać chyba, bo gracze, no podejrzewam, że będą wymaksowani. Jakbym się spotkał kogoś z jakimś tam XP wymaksowanym, to nie miałbym najmniejszych szans, żeby z nim wygrać, bo już pewnie wszystkie sztuczki i kruczki zostały wynalezione przez niego. Okej, dołączam do następnej sesji, teraz wyszukało mi to dość szybko. Chyba auto nie ma jakiegoś dużego znaczenia, to znaczy na pewno nie wybrałbym samochodu z napędem na tył, bo czasami są takie sytuacje, że trzeba gdzieś tam wysoko podjechać. No i samochód z napędem na tylną oś, taki jak na przykład Camaro, no raczej sobie nie poradzi, żeby kogoś tam dojechać, a trzeba przy tym typie no stać i najlepiej w kilka osób. No a jak ja byłem sam, a tamte typy gdzieś jeździły po mieście, no to... No cóż, nie pykło. Z tego co widziałem, to ten, który się chowa, ma kilka dostępnych miejsc, w których może się zespawnować, więc to nie jest tak, że on pojawia się gdzieś tam, tylko zawsze ma to jedno miejsce. Chyba może sobie wybrać, takie mam wrażenie. No to najlepiej, żeby sobie wybrał jak najdalej od spawnu tych, którzy szukają, prawda? Teraz będziemy się bawić chyba na tym małym miasteczku. Już tam pojechał na przełaj, ale ta droga asfaltowa jest to chyba najszybszy sposób, żeby dostać się tam, gdzie jest gości, którego szukamy. No i wybrałem sobie teraz Lambo.
No, jest tam Camaro dostępne, żeby mieć ten napęd na tył, ale to chyba bez sensu, nie? Okej, tu się trudno ukryć. Gdyby nie miał tych power-upów, to faktycznie, no, ciężko by było się schować, ukryć jakoś, nie? Dobra, teraz widzę, że ma trochę bardziej rozgarniętych graczy, bo nie jeżdżą gdzieś tam w tym miasteczku, nie szukają go, tylko faktycznie patrzą na ten kompas. Tak, ja jeżdżę po górach, a wiadomo, że najszybszym sposobem, żeby dojechać w tamto miejsce, gdzie mniej więcej on jest, to jest asfalt po prostu. Więc tak na dobrą sprawę, to mogliśmy się zawrócić do miasteczka Horizon, spróbować go przechwycić w tamtym miejscu wtedy, nie? Okej, okay, jedźmy teraz w prostej linii do niego. W sumie też bym tak zrobił, nie? Można by było się zawrócić, poczekać na niego czy coś. Sprytna zagrywka swoją drogą. Może uda mi się dzisiaj być uciekinierem? To zobaczymy, jak to jest. Ale póki co, szanse na to, że będzie się uciekinierem, są jak 5 do 1. Okej, okay, gdzieś tu się chowa. Czuję, że to jest dobry gracz, że ma jakąś taktykę. On jeden z naszych pojechał tam. O, okej, okay, pojechał do miasteczka. Coś mi się wydaje, że on ma też jakiś radar, który wykrywa gości, którzy go szukają. Możliwe, że widzi nawet na mapie, gdzie wszyscy są. O, ciśnie, ostro ciśnie tym samochodem. To był na pewno na festiwalu Horizon i teraz widzę, że kieruje się gdzieś w stronę namiotów na pewno. Liczę na to, że się wszyscy tu rozwalą. O budynki, tak. No i nie ma teraz opcji, no musi gdzieś tam zawrócić na tym miasteczku, więc zamiast jechać za nim, a widać, że ma szybkie auto i szybko jeździ, to spróbujmy pojechać w to miejsce. O! I on chyba... Tutaj nie mam żadnego z naszych ludzi. Czy on będzie w kółko tak jeździł? Spróbuję go przechwycić na autostradzie, no bo musi gdzieś tam zawrócić, prawda? Tam mamy trzech naszych ludzi, gonienie za nim nie ma większego sensu, więc spróbuję wjechać na autostradę i może się tam właśnie spotkać. Chyba robi to samo, po prostu jeździ tu w kółko. Nie, zobaczcie sobie, jak radar teraz wygląda. Oho, znacznie się zbliżam do niego, więc powinien być gdzieś na tej drodze albo w górę. Chyba się wycwanił i pojechał w góry. Aha, jedzie na przełaj. Musi gdzieś widzieć innych graczy, tych, którzy go ścigają w takim razie. Bardzo szybko jeździ. Pod mostem? Nie, za daleko jest. Ha! Musiał mnie tutaj gdzieś minąć. Dobra, jest już meta, więc trzeba mu zagrodzić drogę, pojechać w tą stronę bardziej. Gdzieś. Pewnie włączył to znikanie. Ciężko go namierzyć. Okej, okay, jest z tyłu. Pojechał na te góry i... A, na hopkę pewnie pojechał. I tu gdzieś wyskoczył. Tak, widzę go. Okej. Okay. Tu jest hopka. Tu można sobie ładnie wylądować. Okej, okay. Nie wiem, gdzie on był, ale udało mi się go spingować. Więc... Kolejna osoba, która wzięła sobie tego Raptora, to ciekawe. I... Aha, on chyba po prostu ma trochę wolniejsze auto. O, zepchnął mnie skubaniec. Nie udało mi się. No i dobra, uciekł. Ej, to był ziomek Alady, ciekawe. Dlatego tak dobrze grał. I mamy kolejny mecz w tym samym miejscu, ale tym razem w nocy, więc teoretycznie powinno być trudniej. Okej, okay. Zamiast jechać tak jak wszyscy... O, teraz na szczęście Aladyn jest w mojej drużynie. Może będzie łatwiej. Zamiast jechać jak wszyscy, poczekam gdzieś sobie tutaj właśnie. I zobaczę, co on będzie robił. Dopiero zacznę atakować, kiedy będę widział, w którym kierunku on zmierza. Jak myślicie, to jest dobra taktyka? Widzę, że kieruje się gdzieś w te okolice. Wydaje mi się, że on ma wolne auto. Że on nie ma takiego szybkiego auta jak ci, którzy szukają. Okej, możemy mu spokojnie odcinać drogę w tym miejscu. I zaraz chyba będę mógł go spingować. Ten ping też nam się odnawia. To nie jest tak, że mamy go dostępnego cały czas. Ej, spingowało go? Nie. Okej, mam 30 sekund. No hider, keep looking. Okej, pojechał gdzieś tutaj. Ping recharging, czaje, okej. Czyli musimy czekać, no, sporo czasu. Bo 30 sekund ponad. To jest dużo, patrząc na to, że tu się wszystko dosyć dynamicznie dzieje, prawda? No ale wtedy użyłem wcześniej tego pingu i nawet jak nie miałem na widoku gościa, który się chował, chcę go jakoś nazwać, to i tak go spingowało, nie?
szacuję, że teraz będzie chciał wrócić do miasteczka. A nie, gdzieś się tu zbliża. Okej, okay, na autostradę. Nie, tak. Ktoś tam kombinuje. A, okej. Okay. Widzę go. Mam go. Dobrze, spingowany. Teraz wystarczy, że wszyscy pojedziemy w jego okolice i powinniśmy go wtedy szybciej wychwytywać, prawda? Nie można go, nie chodzi tutaj o to, żeby go zatrzymać, tylko żeby być w jego pobliżu. Wtedy my go tak jakby dostrzegamy, nie? Wykrywamy go. Okej, pojechał w kamienie, więc to jest nasza szansa. Dobrze jeździ. Minął te kamienie ładnie. Super. Co on robi? Nie wiem. Próbuje chyba power-upa użyć na mnie. Ja bym tak zrobił. O, co? Gdzież go... A czekaj, tu... Aha. Osiedl. Ja myślałem, że to ten gościu, którego mamy znaleźć. A to jest ziomek z naszej drużyny. Ech. Niedobrze. Okej, ktoś go tam wykrył ładnie. Ciekawe właśnie, czy ten ping... Chyba dla każdej osoby ping jest oddzielny. Okej, tamtych chyba spowolnił, ale faktycznie on nie oddziałuje na cały team tymi power-upami. Oddziaływuje tylko na kogoś, na kogo naceluje, tak? Stay close, okej. A teraz dosyć szybko ten pasek się ładuje. Wykrycia. O, prawie się rozwalił. Dobrze radzi sobie tutaj bronko. A spanikował trochę już, już widać tą panikę. I uwaga! Jest! Udało się złapać pierwszy raz, okej. Super. Czy on grał dobrze? Wydaje mi się, że na pewno nie grał tak dobrze jak Aladdin. Aladdin pokazał klasę. Chyba bardzo dobrym zagraniem jest to, aby cały czas być w ruchu i ruszać się bardzo szybko. No nie wiem jeszcze, nie wiem, muszę pomyśleć jakieś tam zagrywki. Ale póki co, no wygląda to ciekawie, tylko ten tryb jest taki szybszy, nie? Dobrze, że w Fordze gra dużo graczy, to można zaraz kogoś tam sobie znaleźć, ale... No, wolałbym na przykład, żeby były co najmniej dwie rundy. Jakby były te dwie rundy, to by było spoko. Siema, Aladdin. Bo tak po jednej rundzie to tak cyk, cyk i po temacie. Ale trzeba przyznać, że są emocje. Teraz mieliśmy akcję w nocy i można było zauważyć przeciwnika, ale na pewno jest trochę trudniej mimo wszystko, nie? Mhm. Czyli teraz jestem tym, który się będzie chował. To niedobrze, bo to oznacza, że Aladdin będzie w tej drużynie przeciwnej. No i faktycznie samochody są przeciętne. Widzę, że osoby wybierały Raptora, bo miał największą pojemność. Ja wybiorę sobie Mercedesa. O. Nie mogłem wybrać miejsca, w którym mam się spawnować. No dobra. Podejrzewam, że to będzie bardzo szybka zagrywka, dlatego że... W tamtej drużynie jest Aladdin, no to jest bardzo dobry gracz. O, tak. Moja fura jest na pewno wolna od tych, którzy mnie ścigają. I nie widzę ich nigdzie na mapie, to bardzo ciekawe. Chyba, że jak się gdzieś do mnie zbliżają, to wtedy ich widać. Ale póki co, no, nie widoczni są nigdzie. Więc... Okej, okay, aha, okej, okay, teraz ich widzę. Widzę ich, jak się zbliżają do mnie. No, robi się gęsia skórka powoli. Wolałbym, żeby to były jednak randomy niż jakiś dobry gracz. Tym bardziej, że wiem, że ściga mnie dobry gracz. O nie, właśnie mnie dogania. Bardzo źle. On już mnie widzi. I zostałem spingowany. Co można tutaj zrobić na takim otwartym terenie? No właśnie chyba niewiele, nie? Można by było ewentualnie spróbować go gdzieś tam popchnąć. Można zmienić kierunek jazdy. Mamy tą zamkniętą arenę. No dobrze, Chase Breaker. Chyba najlepiej będzie ich wszystkich spróbować zatrzymać, więc poczekam, aż się zbliżą. O! I teraz. Okej. Okay. Dobra, więc mamy zatrzymanych dwóch, ale jeden jeszcze się nie załapał, niestety. Spróbujmy sobie zrobić tak. Tu zawrócę. O! Nie wiem, czy oni mnie teraz widzą, czy powinienem się po prostu jak najbardziej oddalać. Już zapomniałem w sumie. Bo jeden gościu też użył na mnie breakera. Po czym... Dobra, teraz mnie na pewno widzą. Wydaje mi się, że dobrą taktyką jest poczekać, aż dojedzie tak kilka osób do ciebie, a nie zwalniać tylko jedną osobę. O kurczę, różnica w prędkości samochodów jest spora. Nie? W mocy i w ogóle w możliwościach. Okej, okay, jeden tutaj sobie spadł, więc ja mogę sobie pojechać tu. I teraz sobie ładnie zjadę z górki, więc nabiorę prędkości, aby od nich odjechać. I już załadował mi się Chase Breaker, więc mogę na spokojnie uciec im bardzo ładnie. Dobra, tylko zastanawiam się, bo jest w tamtym teamie jest trzech graczy, trzy osoby są. O nie, uch, prawie się rozwaliłem.
Więc jeśli jest trzech graczy... O, no w offroadach strasznie mi fura zwalnia. Spróbuję może więcej tym asfaltem jechać. Jeśli jest trzech graczy, to gdzie jest dwóch pozostałych? O nie. Czekaj, mogę użyć Chase Breakera. Tamci chyba są słabi. Wydaje mi się, że tutaj mamy najmocniejszego zawodnika i chyba nawet wiem, kto to jest. Okej, pojadę sobie teraz tutaj. Chase Breaker działa przez kilkadziesiąt chyba sekund, chyba 30 sekund, nie? Możemy wykorzystać blokady na tym torze, żeby tutaj się gdzieś pochować i zdobyć trochę czasu. To jest dobra opcja, bo na przykład jak będziemy tutaj na górze, to gracz już tutaj od razu do góry nie może wjechać, nie? Chyba. Nie, kuźma, jednak może. Cholera. Niedobrze. Ja nie znam tak dobrze tego miejsca, nigdy tu nie wjeżdżam i tak mi się wydaje, o nie, ja tutaj nie, ja się tutaj nie pojawiam. Okej, okay, a tamci gdzieś w miasteczku cały czas krążą, to dziwne. I uwaga, cyk, dobra. Czyli, ha, dobrze, ja myślałem, że ten Chase Breaker to jest znikanie tylko i wyłącznie, a to się okazuje, że to jest połączone ze zwalnianiem graczy, którzy są blisko ciebie. Jest to dość mocny power-up, trzeba przyznać, nie? Pozwala nam uciec na dość dużą odległość. Dobrze, mamy końcowy etap już, także tu jest trochę z góry, niestety po offroadach, ale trochę z góry i mogę spróbować pojechać autostradą. Teraz mam sporą przewagę. O, nie! O, ale mało brakowało. Teraz mam sporą przewagę, bo no już mam ten punkt końcowy, więc... Ojej! O, ale trafiłem idealnie na kamień, który był taką wybijką. Na koła, jest! O nie. Dobra. Udało mi się jednego ziomka zwolnić. Drugi jedzie na pałę prosto na mnie. Doskonale. Więc będzie musiał zawrócić i stracić czas na nawracanie z powrotem. A w międzyczasie... Chyba źle zrobiłem. Nie, w sumie dobrze, bo zjechałem sobie tutaj na dół. I... Z powrotem wjadę na drogę. A oni pomyślą, że o kurczę, nie ma go na autostradzie. To gdzie on jest? Pewnie offroadami ciśnie, nie? Teraz sobie ładnie wracamy na asfalt i sobie ciśniemy tak, żeby jak najszybciej zgubić ich z pola widzenia. No dobra. I chyba wygrałem. No nie powiem, była to dosyć prosta wygrana. Musieliby gracze faktycznie cisnąć zaraz na mnie, żeby mnie szybciej złapać. Nie? Czyli wszyscy musieliby się zgrać, pięć naraz w jedno miejsce i wtedy byłyby spore szanse, że mnie zatrzymają. Chyba najlepszą opcją jest, jeśli widzisz, że gracze są jacyś tam ogarnięci, to najlepszą opcją jest hamować wszystkich naraz, a nie jednego tak pojedynczo. Bo wtedy faktycznie używa się tego power-upa w 100%, nie? Z drugiej strony, jeśli są ogarnięci gracze, no to nie ma szans, no ograją cię bardzo szybko. Zwłaszcza jeśli rozmawiają gdzieś tam na Discordzie albo coś. Różnica, no ten Mercedes... W ogóle mi się wydawało tak, że mam jakieś takie dodatkowe spowolnienie gdzieś tam na offroadach. Ale widziałem, że pozostali gracze też w sumie, których ścigałem, też byli bardzo wolni gdzieś na tych offroadach i tak dalej, więc to jest chyba takie naturalne spowolnienie samochodu, a nie wynika to z tego trybu. Chociaż no, trzeba przyznać, że na offroadach była spora różnica. Znowu jestem tym, który się chowa, drugi mecz z rzędu. Czy mogę w ogóle wybrać sobie miejsce, w którym będę się spawnował? Nie. Mam sobie konkretnie to miejsce. No i tutaj fajnie, że jesteśmy w mieście, bo jestem ciekawy, czy ta taktyka jazdy dookoła miasta to będzie dobra taktyka. Nie, bo gracze będą musieli przejechać przez całe miasto, żeby cię dorwać. Będą myśleli, że ty jesteś gdzieś tam, wiesz, pośród tych murów czy coś. Więc okej, okay. Teraz wziąłem sobie Colorado, Chevroleta. I pojedziemy sobie, zamiast gnać tam w miasto, to właśnie pojedziemy sobie dookoła. I zobaczymy, co się będzie działo. Takie mam wrażenie, że to jest najlepsze miejsce do uciekania dla gościa, którego się ściga. Dla chowającego... Ach, w języku polskim jest strasznie ciężko to powiedzieć. Chowany i chowający się. Albo chowacz. Musimy wymyślić jakieś nazwy na to, żeby po prostu było szybciej, nie? Seeker i Hider po angielsku jest ładnie. Okej, okay, dobra, muszę trochę się pośpieszyć, bo oni na pewno nie będą na mnie czekać, ale jedziemy poza murami miasta w ten sposób i zobaczymy. No widzicie, i tam gdzieś gracze sobie kluczą w tym mieście.
Niektórzy widzę, że jadą za mną, więc śpieszę się. Teraz mogą widzieć, że jestem właśnie poza murami bardziej, ale im dalej jestem od nich, tym mniej... W sumie tym bardziej precyzyjny ten kompas jest, nie? Zastanowić. Okej, teraz pojedziemy sobie tutaj. Ojej, co ja zrobiłem? Ale już tutaj widzę, że gracz mnie zaczął zauważać, że jadę poza miastem właśnie i pewnie zaraz zacznie wyczajać moją taktykę i się rozbiłem. Bardzo niedobrze jest się rozbijać samochodem swoim. 30 sekund, aż mi się załaduje breaker. No i oczywiście ktoś już mi tutaj zaatakuje. Bardzo niedobrze się jest zatrzymywać, bo ciężko się jest rozpędzić z powrotem do tej prędkości, że tak powiem, ucieczkowej. Nie, w ogóle to jest dobry moment, żeby poznać... O kurczę, to jest kozia dupa. Okej, spróbuję tu siedzieć. Zobaczę, czy pojadą. O nie, oni tu pojadą. O nie, jadą tu. O, niedobrze jest. Dobra, teraz sobie tu ucieknę. O, ty mnie zauważył? Nie wiem. Okej, no wie na pewno, w którą stronę jadę. I teraz dopiero wjadę do miasta, jeśli się uda. O kurczę, tam jedzie od frontu ktoś. Dobrze, to pojedziemy sobie tu. Niedobrze, już jest ktoś blisko. Okej, pojechał prosto. Bardzo ładnie. Pojechał jeden na drugiego, super. I teraz znowu sobie pojedziemy tu. O. No tak, ja zapomniałem, że jak jest ktoś blisko nas, to wtedy ten kompas tak jakby przestaje działać na chwilę, nie? I wtedy właśnie jest moment, żeby zmienić swoją trasę. Dobra, nie możemy się im pokazać. Teraz dopiero możemy zawrócić. O! Dobrze. O nie, blokowałem tylko jednego niestety. Teraz sobie pojedziemy do miasta. O! Cyk. Okej, okay, robi się ciekawie. Gdzieś tam się zmieszali. Jeden typek w ogóle olał sprawę i jeździ sobie po mieście. Myśli, że nie jest w żadnym trybie, tylko po prostu ma zwiedzanie. Więc... Spróbujmy, czekajcie, bo mi się automatyczny odkurzacz włączył. Och. O nie, skręci tu? Ach! Dobrze, że był rozpędzony, to pojechał prosto. Dobrze. No i teraz nie będziemy... Okej, no i teraz sobie co? Co, napęd na tył? Hello. Dobra, a tutaj mamy idealną uliczkę, bo... Dawaj! Nie, jadzie od frontu ktoś, kurczę. Niedobrze. Okej, mamy ostateczny checkpoint, więc spróbujmy sobie pojechać tu. A, ja prześwituję też przez niektóre auta i obiekty. O, ktoś mnie jednak zauważył, niedobrze. To źle, bardzo źle. Mhm. Pojechali za mną koło tego uniwersytetu. Teraz muszę szybko zmienić kierunek jazdy, gdzieś tu na przykład. Okej, teraz oni mnie nie widzą, więc zawrócę sobie odrobinę tu. Zmyłkę im zrobię. O, jakoś tak. Dobrze. Teraz mnie znowu widzą, teraz już mnie nie widzą. 13 sekund do pursuit breakera. A, 8 sekund i... Oj! Dobrze, tamten się rozwalił, jak elegancko. I teraz możemy go powolnić. Super. I tu chyba można było przejechać sobie na przełaj trochę. Nie trzeba tak do końca trzymać się tych dróg. Zwłaszcza, nie no, GPS-u w mieście warto się trzymać. Ale ten napęd na tył w tym samochodzie jest bolesny. Przydałoby się na te cztery koła. Tak, no dobrze. Wygląda na to, że wygraną chyba mam w kieszeni. Muszę przyznać, że dużo łatwiej gra się tym, który się chowa, bo ten Pursuit Breaker jest zdecydowanie za mocny. To znaczy, nie należy go używać tak pochopnie za każdym razem, kiedy ktoś się do nas zbliży, tylko trzeba to sobie tak przemyśleć, mniej więcej wyczuć, który gracz jest najmocniejszy i ewentualnie jego spowalniać. No ja akurat tutaj miałem łatwiej, bo wiedziałem, że w drużynie jest jeden mocny gracz co najmniej, a niektórzy to widzieliście, jeździli sobie gdzieś tam po mieście i myśleli, że to jest tryb zwiedzania. No nie wiem. Trzeba by było chyba tu faktycznie mieć taką zgraną ekipę, żeby cały czas wygrywać. Albo po prostu niektórzy też może dołączyli niedawno do tej gry i są świeżymi graczami. Takich też jest dużo, nie? No i po prostu nie bardzo jeszcze rozumieją, o co w tej grze chodzi. A my jak już gramy tam od samej premiery, wiecie, od 2021 roku, to jest już hello, prawie 4 lata.
To moi drodzy, no, no nie, no nie, nie prawie 4 lata, bo to było pod koniec 2021 roku, czyli można powiedzieć, że 3 lata, nie? No ale 3 lata to jest i tak sporo doświadczenia, no znamy mapę na pamięć, wiemy gdzie co jest, wiemy jak wykorzystywać jakieś tam nierówności, żeby zdobyć prędkość, więc i uciekać jest łatwiej i łapać jest łatwiej dla nas, nie? Graczy doświadczonych. No a tutaj czasami można trafić lepszych, czasami trafić gorszych graczy. Gramy z nimi do końca meczu. W eliminatorze na przykład ci najgorsi po prostu wylatują od razu, nie? No bo ich przeważnie zjada strefa. No albo zostaną zjedzeni przez kogoś, kto jedzie trochę lepiej tym początkowym samochodem, ale zna teren, nie? No a tutaj gramy z tymi graczami, którzy zaczęli od początku do końca, z tymi samymi, którzy niekoniecznie są dobrzy, nie? Eliminator jest pod tym kątem takim trudniejszym trybem i bardziej nieprzewidywalnym, może nawet bardziej emocjonującym pod koniec, nie? Bo pod koniec mamy faktycznie już tych najlepszych, że najlepszych. Czasami zdarzy się jakiś tam przypadek, ktoś kogoś się gdzieś tam chował po krzakach cały mecz i nagle okazuje się, że jest na końcu i no wygrywa, wszystkich ogrywa, bo ci najlepsi się bili ze sobą. Ale tutaj, no jednak jest inaczej trochę. Moim zdaniem powinny być ze dwie rundy co najmniej, nie? Dwie rundy, może trzy za dużo, ale tak dwie rundy byłyby chyba spoko. Żeby faktycznie wyłonić tego zwycięzcę. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z HR&C. Trzymajcie się, na razie.